przed wami Michał Cichy. Przeciwnikiem będzie Tomasz Szalony Reporter Matysiak. Przemysław Sekwento Skulski. W swojej nieco nowej odsłonie inspirowanej Sherlockiem Holmesem Dariusz Darolew Kaźmierczuk. Nie ma z nami dzisiaj na miejscu osobiście, ale będziemy się z nim łączyć. A więc, panie i panowie, Mateusz Haribo Gąsiewski. Przed wami Roger Sala. To z buta. Słuchaj, wszyscy wiedzieliśmy, że miałeś walkę z pasikonikiem. Później każdy myślał, że następna będzie pierzasta gęś albo czarny baran, a tu mamy Sekwento, więc może od początku, bo nikt się chyba tego nie spodziewał, jaka jest ksywa dla Sekwento? Myślę, że dzik. Mam tu dla ciebie rogi, także będziesz... To jest bardziej byk. No to byk, dobra, niech ci będzie, będziesz bykiem. To lew z bykiem walczy, tak? To będzie groźna walka. Skąd w ogóle wzięło się to zestawienie Sekwento? Bo kiedy myśleliśmy właśnie, że następny będzie czarny baran, o którym Daro tyle pisał, tweet za tweetem, jednak jesteś z nami ty. Tak, no tydzień temu dostałem wiadomość, że mogę zawalczyć z Darkiem Lwem, no i kurde, chciałem spróbować. Wiadomo, doświadczony zawodnik, 49 lat, ma doświadczenie, chciałem spróbować, nie? Nie lekceważy zawodnika, no i co, robimy waleczkę, nie? Nie boisz się walczyć z tak groźnym przeciwnikiem, mając tak nikłe doświadczenie? Nie, nie boję się czemu, trzeba próbować wszystkiego, tak? No właśnie, Daro, jak ty się na to zapatrujesz, bo ty już masz tyle walk za sobą, a bierzesz gościa, który ma rekord 0-1. Ja przede wszystkim chciałbym mu podziękować, że zgodził się na tą walkę, bo tutaj się wykazał wielką odwagą. Wiadomo, lew jest groźny. Bardzo się bałem, Darek, ale wiesz, ale biorę tą walkę. Widać, że jesteś w strachu, ale naprawdę ci dziękuję i myślę, że dałem naprawdę zajebistą walkę, taką porządną. Na pewno nie będę spierdalał tak jak... Twój poprzedni... Obyś nie leżał, nie, tak jak... żebyś nie przeleżał mnie co dwie rundy. Nie przeleżę, nie bój się. Ja to będę się napierdalał z tobą, to ci obiecuję. Także tutaj dla wszystkich zgromadzonych obiecuję, że dam jedną z najlepszych walk i zobaczycie, oglądajcie. 18 marca będzie taki raz rozpierdol w kurwa w Spodku. A potem do Energii, Darek, potem Energii Katowice lecimy. Odlecimy nim wszyscy. Potem taniec, tak? Dokładnie, dokładnie. Sekwento, pytanie do ciebie. Jak uważasz, czy Darek będzie większym wyzwaniem niż Andrew Gazda? Czy będzie wydaje mi się, że tak, no, bo Gazda niby się obstrał gacie z Darkiem walki wziąć, nie? To już jest jeden argument, no i co? No fajnie, no kurde, Darek jest, co jeszcze raz mówię, doświadczony, ma ile tam walk, 13 mówi, tak? No wiadomo, że ma 12 przegranych, ale no... Zobaczymy, jak to będzie, Darek. Ja ale nie będziesz klepał po lufiku. Daro! Tylko nie klepo, jak loła ci zajebie. Ja tam nie chcę, nie bój się, klepać nie będę. Najwyżej, kurwa, będziemy razem klepać, ale co innego. Daro, ja mam dziewczynę. Ja mam dziewczynę, ja nie będę klepał. Ty, ale dobra. Fajnie, że jesteś, fajnie, że ta walka się odbędzie, bo naprawdę już, kurwa, miałem w gaciach, że tak powiem. Darek, ja samolot dzisiaj już zawracał. Naprawdę, no, ten... Poprzedni oponent się, nie wiem czy się obstrał, bo ja nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem tego, ale... Nie mówiłem, że się obstrał. Po prostu nie ma tej walki, ty się zgodziłeś, tobie dziękuję i napierdalajmy się, kurwa, w tym, pokażmy serce wojowników. To nieważne, że ja przegrałem. Ja pokażę byka, ty lwa, Darek. To nie jest ważne, że ja przegrałem, kurwa. Ważne jest to, że tam wchodzimy i się napierdalamy, damy... Daro, czy ty już założyłeś, że przegrałeś? Dobrze, nie, no nie, mówię, że to jest nieważne, że przegrałem wcześniej na przykład, nie z Filipkiem, ale sami widzieliście, fajna walka była. Skończyło się, jak skończyło, no trudno, kurwa, ale teraz mam nowego oponenta, zapominam o to, co było wcześniej, idziemy po głowę byka, tak? Ta, byka. Robimy robotę i kurwa, lew z bykiem, będziemy się napierdalać, także myślę, że będzie zajebiście. Wobec Tomka. Daro, lew, masz zajebistą fajkę, chcesz moją?
Wracając do pytania, to Michał, nie co jest takim głównym zarzutem, bo z tego co wiem, to twoja lista zarzutów do Szalonego Reportera mieści kilka kartek. Wiesz, tu głównie chodzi o to, cała jego działalność w internecie, wiesz, polega na tym głównie, że najpierw robi jakąś gównoburzę, później go wszyscy cisną, on za to przeprasza i to się tak kręci, wiesz. Czy nie uważasz, że 3/4 osób tak robi? Jeszcze raz? Czy nie uważasz, że 3/4 osób w szeroko pojętym show biznesie tak robi na dzień dzisiejszy? Wiesz co, dużo osób tak robi, ale on robi to co tydzień. Znaczy, że zasięgi mam większe. On ostatnio miał bardzo dobry okres, tak wiesz, od kiedy odszedł do tańculi, był trochę taką ofiarą, bo wszyscy mówili, jak Arek go mógł zostawić i tak dalej. I on tam propsował wszystkie te komentarze, które mówiły, że Arek się źle zachował. I miał bardzo dobry okres, ale ostatnio znowu jednak jego natura wygrała i znowu pokazał, jaki jest. Czyli tak, jaki jest? Jestem swoim Michale. Największym wrogiem. Tak, Michałku, tak. No okej, Michale, czyli jaki jest? No stary, no szalony atencjusz i tyle, wiesz. On nie, dla niego nie ma znaczenia, jak będą mówić, byle nie przekręcali ksywy. Czy to prawda? Nie zgodzę się z tobą, aczkolwiek w ogóle atencjusz jest dla mnie dziwny zarzutem, bo wydaje mi się, że każdy, kto jest w internecie, atencja, uwaga. Każdy chce mieć uwagę, atencję. Każdy to robi. Jeżeli ty byś chciał na przykład, robisz sobie zdjęcie, to jak nie chcesz atencji, to weź go wywołaj i wpierdol u babci w szufladzie, przykryj serwetką, nikt go nie zobaczy. Jak go nawet z małym zasięgami wrzucasz na Instagram, ty chcesz atencji. Czy masz 3 lajki, czy 5, cieszy cię, to po to wrzucasz. No nie robisz sobie tam kurwa archiwum. Więc generalnie zarzucenie komuś, że szuka atencji w internecie, a po chuj ty tam jesteś. Nie, wiesz co, Tomek, ja się w pełni z tobą zgadzam, tylko że są granice między tym, czy ktoś robi to smacznie, czy nie. Ty robisz niesmacznie. Wiesz. Ja robię niesmacznie dla ciebie, a nie niesmacznie. Nie jesteś tu wyrocznią. No, ale ja nie wiem, czy ty... Pozwól, znaczy wiesz, no na pewno dla dużego grona też, pewnie duże grono się z tobą nie zgadza, ale niesmacznie. Niesmacznie według ciebie, można się z tym zgadzać, czy nie. Ja nie mówię o pomyłkach, bo pomyłki, które przepraszam, to ja sam uznaję za złe, ale większość mojej działalności dla ciebie jest niesmaczna, dla niektórych ludzi jest. Znaczy ja widziałem, że raczej dla większości jest niesmaczna właśnie. Wystarczy, no to ja się skupiam na ale teraz drugie pytanie. Niszy, na której jest smaczna. Idąc tym tokiem myślenia, no to większość, tak zwane stado owiec. I czy rzeczywiście osoba, która jest indywidualistą, powinno interesować zdanie większości? No, a mi się wydaje, Malik, że ty nie śledzisz dokładnie tego, co Tomek robi na ja co dzień. Ja nie śledzę w ogóle. Ponieważ jeżeli chodzi o ilość wpadek, no to słuchaj, jeżeli właśnie się przygotowuje to, Malik, na rozmowę... Właśnie musiałbyś to żeby zobaczyć, o co chodzi. Dużo czasu spędza tym, żeby się do kogoś przygotować. Na ciebie tego czasu nie trzeba spędzać w ogóle, bo to jest 10 minut i masz po prostu tyle afer. Ja wiem, dlatego że na przykład a propos Michała, to ja jemu, no może nie zazdroszczę, ale on, wiesz, do tej konferencji, to on miał wszystko, wiesz, dochodnio, wpisać w Google mnie i ma pierwszą stronę, czym mi dojebać do konferencji. Ja poznałem go potem jak ten, jak mi tą aferę wykręcił przecież, tak naprawdę. Ja wcześniej nie widziałem mojego istnienia i to bez żadnych tych, ale... Nie, wiesz, to prawda, Tomek, że tak naprawdę... Tobie wystarczy dać mówić i ty się sam będziesz sam sobie zaprzeczał w każdym zdaniu, więc wiesz, ja nawet się nie muszę odzywać. To bardzo ja dobrze, się z tobą zgadzam, że ja mam w pełni tutaj ułatwione zadanie. To bardzo ale wiesz, tu chodzi też wiesz, o te całe sytuacje, Mateusz, na przykład jak tutaj Robert Pasut siedzi, no to tak samo zrobił mu aferę z Arkiem, później mu podawał rękę, jak on nie chciał mu podać, on udawał, że jej nie podawał. Ja jej później nie mu dokupił lajki na tym, żeby go ośmieszyć, dobra. Więc wiesz, on tak działa po prostu, a później przyjdzie, przeprosi, nagra storkę, że o, jednak przesadziłem i myśli, i ludzie Michał zapominają, masz, bo w internecie ludzie od razu zapominają każde afery po 2 tygodniach. Ja się z tobą nie zgodzę z tym zapominaniem akurat. Minęło nie wiem ile od zdjęcia w Ukrainie, inne minęło od cmentarza. Cały czas mi to jest codziennie wytykane. To też nie jest tak, że ten internet zapomina. Ale jakbyś co chwilę nie dawał nowych rzeczy, to ludzie by szybko zapomnieli, bo zapominają afery. Internet tak, zapomina, ale nie wybacza. Natomiast jest z nami Roger Salla. I tutaj pytanie. Kiedy się przygotowaliśmy pod ciebie, no to nie ukrywam, że pierwsze dwie rzeczy, które wyskakują, to że mąż Karoliny Pisarek oraz syn znanego milionera. Czy ty przyjechałeś tutaj, żeby walczyć o swoje nazwisko, żeby ktoś, mówiąc Roger Salla, każdy wiedział, o kogo chodzi, niż żeby być właśnie określany mężem, najbardziej znanym oraz synem? Wiesz co, witam wszystkich serdecznie. Nie, nie do końca. Ja tu przyszedłem po prostu, dostałem taką ofertę już zeszłe lato. Miałem się bić w grudniu. Tam po prostu jakieś kontuzje przeszkodziły temu wszystkiemu. A tak naprawdę jestem tu, bo kręcę się jakby w tym świecie już jakiś czas. Dużo przyjaciół walczy tu albo na zawodowych galach. Podoba mi się to, zacząłem też trenować i przyszła taka luźna oferta, bo znam właścicieli. I się tak naprawdę zgodziłem na to i czekałem po prostu na przeciwnika. Dużo tych przeciwników się przewijało. Ciągle ktoś odskakiwał, aż w końcu się znalazł Mateusz, który podjął rękawicę i będziemy się już
bić 18 marca. Nie robię to dla zasięgów, nie robię to dla pieniędzy, tylko to jest takie, powiedzmy, że jakieś tam marzenie do spełnienia, żeby wejść raz do tej klatki i zobaczyć, jak to po prostu jest. I walczysz z Matkiem Haribo, który jest w tym momencie, z tego co wiem, w Tajlandii. Matek, czy nas słyszysz? Bardzo dobrze, cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, czy ty pojechałeś do Tajlandii, bo tak mocno się przygotowujesz pod Rogera, czy kręcisz kolejne odcinki pod nowe, na przykład Trans TV? Trenuję, no tutaj generalnie przyjechałem na wakacje z rodziną, no ale w związku z tym właśnie pojawiła się walka z Rogerem, no to sobie tutaj trochę trenuję, wiadomo. Nie stricte przyjechałem tu trenować. W sierpniu, tak naprawdę w zeszłym roku, żeśmy planowali te wakacje, które są teraz, na których tutaj jestem, więc no nie planowałem tutaj przyjeżdżać trenować, tak jak mówisz. Plus jest taki, że jesteście 8000 km od siebie, więc możecie powiedzieć dosłownie wszystko i nie czekają was żadne konsekwencje. No i face to face będzie wyglądał rewelacyjnie. Czy... 8,5 tysiąca, także trochę przestrzeliłem. Czy wy się znacie? Czy wy macie do siebie jakikolwiek ale, jakikolwiek konflikt? Czy po prostu chcecie wyjść i powalczyć, pokazać swoje umiejętności? Nie mamy żadnego konfliktu. Jakby nie znamy się osobiście. Tak jak już wcześniej powiedziałem, miałem tutaj zupełnie z kimś innym też walczyć na tej gali. Wysypało się to tam, powiedzmy, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu. Szukali mi znowu kolejnego przeciwnika. Ja do Mateusza nic nie mam. Wiem, że już raz zawalczył i... Po prostu wejdziemy tam na sportowo i spróbujemy dać z siebie wszystko. A ty, Mateusz, co wiesz o Rogerze? No też jest mi obcą osobą. Gdzieś tam się minęliśmy w Uniku, bo wiem, że trenuję. Chyba tylko po prostu na inne godziny przychodzimy. No i co? To nie znamy się tak naprawdę, więc nie ma tej złej krwi, ale myślę, że damy fajną walkę. Ja też od mojej poprzedniej walki cały czas gdzieś tam przychodziłem na salę raz częściej, raz rzadziej, ale myślę, że będzie na pewno dużo lepsza forma niż poprzednio. No wie, przez to, że dla ciebie to pierwsza walka, dla ciebie druga po powrocie, po porażce z Ferrari, ja myślę, że tu trzeba trochę ognia będzie dodać, bo ludzie tak kochają takie sportowe pojedynki, gdzie się mówi o ilości treningów, że to będzie ciężko szło dalej. Daro lew. To był refren? Nie mogę zdradzać. Taro, no dawaj, jeden kawałek. Taro, rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, teraz idę po wygraną. Taro, rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, teraz idę po wygraną. Eminem ma konkurencję, to prawda. Jasne. Jedziesz, Daro. Sekwento, ja to się dziwię, że ty jeszcze siedzisz przy tym stole. Ja się przestraszyłem tego, kurwa, krzyku. Za każdym razem kopię tak samo mocno, to jest... Czy w Tajlandii, panie i panowie, robimy face to face? Nie, jeszcze raz. Oni też mają zerwane łączenie. Też... Face to face, szalony reporter i Michał Cichy. Warunki takie same? Jakieś słowa prosto w oczy? Nie wiem, kurwa, z kosmitą mam face to face, więc ja nie wiem co powiedzieć. Ale dla mnie lepiej, bo mniej śmierdzi. Śmierdzi strachem tylko teraz. Malik aż przed zobaczyć z bliska. Nie, tak z ciekawości patrzę, już czegoś się spodziewałem, jak ten kac wleciał tutaj tak. Nie z bliska, bardzo spokojnie, z ciekawości. Nie stonowanie. Panowie, pozycja bokserska. Michał Cichy i szalony reporter. To jeden z 9 pojedynków, które będą miały miejsce 18 marca w Legenda. Sherlock Holmes kontra Byczek Fernando. Ej, to się przerodziło w bardzo dziwną rzecz, bardzo szybko. Oj, Daro. Panowie, chodźcie, jeszcze raz, na spokojnie, Daro. Zaczęło się bardzo sympatycznie. Daro zaczyna.
i przerodziło się w prawdziwą walkę. Dobrze. Rogi zleciały. Panowie, pozycja bokserska. Niby lew, ale to on go chciał wziąć na rogi. Róg mu włożysz w ogon, poczekaj. Darolew i Sekwento! Będą z nami, o, naprawdę mocne nazwiska, więc widzimy się za chwileczkę, nie odchodźcie od odbiorników. Do zobaczenia.